Trudno mówi się o czymś, co zaczęło się jako przygoda 17-latka, a w pewnym momencie urwało się jako, ja wiem, początek solowej drogi 30-letniego człowieka. Ja trafiłem do piwnicy pod Baranami właśnie jako uczeń trzeciej klasy liceum i muszę przyznać, że trafiłem do miejsca, o którym sądziłem, że już nie istnieje. Tu bym chciał być precyzyjny. To nie znaczy, że nie wiedziałem o piwnicy, nie słyszałem o niej, czy nie zdawałem sobie sprawy z istnienia takich postaci jak Piotr Skrzynecki, czy Zygmunt Konieczny, czy Ewa Demarczyk, ale będąc już w liceum, a to było właśnie, to były czasy stanu wojennego, nie zauważałem wokół siebie nikogo, kto by mówił o piwnicy. Więc kiedy w klasie trzeciej niespodziewanie wygrałem festiwal piosenki studenckiej, co było zaskoczeniem takim samym może dla mnie, jak i dla studentów, i jako ten laureat zostałem zaproszony do piwnicy, muszę powiedzieć szczerze, byłem tam po raz pierwszy w życiu. Tak się składa, że Piotr po moim debiucie powiedział, niech pan wpadnie za tydzień. No i wpadłem i zacząłem wpadać coraz bardziej i być może wpadłbym zupełnie i państwo by już nigdy więcej o mnie nie usłyszeli, gdyby nie to, że właśnie piwnica uczyła podstawowych cnót estradowych, mianowicie przede wszystkim umiejętności oceny własnych możliwości i znalezienia własnego miejsca w zespole. Mówię tu o zespole, ponieważ piwnica wtedy naprawdę, przynajmniej tak to widzę we wspomnieniach, była zespołem. Co to znaczy? Dla mnie to znaczyło bardzo wiele. Ja prowadziłem właściwie podwójne albo nawet potrójne życie. Byłem licealistą. Pierwsze dwa lata moje w piwnicy to były jeszcze lata liceum. Maturę zdawałem, można powiedzieć, z asystą Piotra Skrzyneckiego, który czekał na wyniki mojego pisemnego egzaminu z polskiego pod piątym liceum. Wzruszające wspomnienie, pamiętam to do dziś. Nawet miał piersiówkę ze sobą i z Piotrkiem Fersterem i chyba z moją mamą tam nerwowo w krzakach przy piątce pociągali z tej piersiówki jakiś koniaczek. No więc prowadziłem podwójne życie. Miałem kolegów, miałem normalny tryb życia nastolatka z różnymi wybrykami szkolnymi i towarzyskimi, a wieczorami schodziłem do piwnicy i tam wśród starszych kolegów, nierzadko kontrowersyjnych, jeśli chodzi o prowadzenie się, spędzałem wieczory i noce. Ale to właśnie dało mi poczucie tego, że wstąpiłem do zespołu, dlatego że tak jak tu klasa licealna była jakimś zespołem, małą społecznością, tak i piwnica była zespołem, tylko na trochę innych zasadach. To się też przejawiało w tym, jak wyglądał program piwnicy. To były przede wszystkim numery zbiorowe, to były mini musicale, to były jakieś takie śpiewogry, to były churalno, wręcz rewiowe numery. Tam się zdarzały prawdziwe perły, tam wtedy była zresztą ostra konkurencja świetnych kompozytorów. To był okres Raja, Preisnera, Pawluśkiewicza, Koniecznego, którzy prawie na każdy kabaret przynosili jakiś nowy pomysł, którzy w jakiś sposób rywalizowali ze sobą i to dawało świetne efekty. A ja tam robiłem wszystko, co potrafiłem. Pomagałem wieszać scenografię, czasem nosić scenografię gdzieś na wyjazdach podczas podróży, jakieś kable. Potem śpiewałem w chórkach, akompaniowałem jako pianista, przebierałem się za jakichś przerażających debili w utworach typu Spagnoletta. Krótko mówiąc, dawałem upust swoim młodzieńczym różnym, często błazeńskim skłonnościom. Na przełomie właściwie lat 89-90 rok Piotr powierzył mi wraz z Janiną Garycką taki rodzaj nostalgicznej opowieści o dramatycznych losach dynastii Wazów. To były autentyczne historie przez Janinę Garycką spisane, częściowo zrymowane i połączyliśmy to później, rozbudowując o kolejne epizody w taki spektakl pod tytułem Sylwii Ludia albo Niedole Wazów. I to było moje pierwsze, chyba nawet ostatnie, całościowe przedsięwzięcie, ale moje jako autora muzyki i wykonawcę, przedsięwzięcie piwniczne. Mówię o tym dlatego, że to dało mi poczucie pewnego rodzaju awansu społecznego w tym zespole, bo oto z pomagiera, towarzysko uznanego i chyba lubianego kolegi, stałem się jednym z kompozytorów piwnicznych. Nie wiem, czy państwo doceniają te różnice kompozytor a kompozytor piwniczny. Wtedy dla mnie i do dziś zresztą pozostało to wyróżnieniem. No, moje skłonności do błazeństwa i, no, nazwijmy to po prostu, do parodiowania ludzi, których podziwiałem, były w piwnicy rozpoznane dość wcześnie.
ponieważ bardzo lubiłem przedrzeźniać Marka Grechutę, a przedrzeźniałem tylko tych, którzy mi szczególnie imponowali. A że Grechuta imponował mi najbardziej, to jego najbardziej przedrzeźniałem. I sadzano mnie po kabaretach często przy pianinie, czy to później już był fortepian, przy fortepianie. No i tego Grechutę musiałem odstawiać ku uciesze starszych, złośliwych kolegów. I żeby było jeszcze gorzej, robię to do dzisiaj czasem podczas recitali, ale już wyłącznie jako wspomnienie o człowieku, którego po prostu bardzo lubiłem, ceniłem i którego, myślę, bardzo brakuje. Przeważnie był to taki utwór, historia pewnej podróży. Ale też parodiowałem Leszka Długosza i Zbyszka Raja, nawet przydałem się jako dubler. Oczywiście Jan Kanty-Pawluśkiewicz to była postać dla mnie kluczowa. Później zresztą nasze drogi się połączyły przez jego oratoria, a także przez piosenki, które mi był łaskaw podarować. Z Janem Kantym też później jakiś taki rodzaj porozumienia wspólnego nastąpił w grupie artystycznej Trio. Więc piwnica miała takie, jakby to powiedzieć, takie odnogi przemian łączące różnych artystów w różne pomniejsze ugrupowania. Piwnica to był jedyny w swoim rodzaju, nazwijmy to zapach, no różnie możemy, różne kategorie zapachu możemy tutaj przypisać w zależności od upodobań. Natomiast piwnica to był przede wszystkim zapach. Ktoś, kto spędził kilka godzin w piwnicy, nie mógł uniknąć nawet nie posądzenia, tylko wręcz pewności swoich domowników, że właśnie był tam, a nie gdzie indziej. To było połączenie wszystkiego: wilgoci, kanalizacji, papierosów, alkoholu i czegoś jeszcze, czego nie będę nawet próbował nazwać, ale było to intensywne do granic bólu. I jeżeli ktoś myśli, że przesadzam, to niech zapyta innych piwniczan z czasów, kiedy tam się jeszcze paliło, bo to dość istotna zmiana obyczajowa. W tej chwili nie do pomyślenia, a wtedy paliła cała widownia i wszyscy artyści na scenie. Więc czasem porozumiewali się tylko w umowny sposób, słyszeli się, ale nas często już się nawet nie widzieli. Dość ciekawa sytuacja, dzisiaj nie do wyobrażenia, no ale tak żyliśmy wtedy i jakoś przetrwaliśmy tę straszną próbę. Jak to mówiła pani Wisława Szymborska, teraz nikt nie pali. Dawniej wszyscy wielcy pisarze palili, no i pokażcie mi teraz te wielkie dzieła tych niepalących. No więc nie wiem, czy można to jakoś odnieść do dawnych czasów piwnicy, kiedy wszyscy palili i powstawały te największe piosenki, najbardziej do dziś pamiętane, najczęściej do nich się wraca. No a teraz te niepalące czasy, no może coś w tym jest. Ja paliłem, teraz jakoś nie palę, no nie wiem, też mi chyba gorzej idzie. Piotr Skrzynecki wymyślił taką wersję mojego przyjścia do piwnicy, że przyprowadził mnie Grechuta, co było nieprawdą zupełnie. Zostałem zaproszony przez Piotrka Felstera, ówczesnego i wieloletniego dyrektora piwnicy, przyjaciela też Piotra Skrzyneckiego. Ale Piotr potem, jak już ta wersja o Grechucie upadła, wymyślił następującą wersję. Przyprowadziła go matka, prosząc mnie, czyli Piotra, żeby się trochę wyluzował. To jest wersja Piotra Skrzyneckiego. Czyli moja mama przyprowadziła mnie do Skrzyneckiego, żebym ja się wyluzował. I muszę powiedzieć, że ta wersja mi najbardziej odpowiada ze wszystkich nieprawdziwych wersji, jakie towarzyszyły mojemu przyjściu do piwnicy. Bo moja mama właściwie była chyba zachwycona, ponieważ to moje bycie w piwnicy było w jakimś stopniu realizacją jej może niespełnionych, a może po prostu skrytych marzeń o scenie, czy o, w każdym razie o życiu towarzyskim. Mama po prostu była czułą, jest, ale wtedy tym bardziej była czułą i troskliwą mamą, a nie miała czasu na takie fanaberie jak kabarety. A ja tymczasem w jej imieniu jakby realizowałem ten, czy też próbowałem realizować ten sen o życiu lżejszym i bardziej frywolnym. Ojciec zupełnie tego nie rozumiał, ale nie przeszkadzał i za to mu też zawsze byłem wdzięczny. Jedyne co pamiętam, to jak wracałem z kabaretu nad ranem, kładłem się i potem spałem do pierwszej, a powiedzmy, to niekoniecznie zawsze była niedziela, to często było tak, że gdzieś w środku tygodnia się odbywały jakieś uroczystości piwnicy. No i on wracał z uczelni i ja właśnie wtedy jadłem śniadanie, jak on wracał z uczelni i wtedy tylko patrzył na mnie smutno i pytał: no i powiedz, synu, co dziś osiągnąłeś? Po tym, jak nie dostałem się na studia, oczywiście był lekki niepokój, ja się też zorientowałem, że może ta piwnica to jest lekka przesada w takiej intensywności. No i podjąłem jakieś kroki, żeby się dostać na studia. Dostałem się na studia i też pamiętam, to było lato. Ja się przygotowywałem do egzaminów i
przychodziłem co wieczór po całym dniu nauki do piwnicy, to tam wtedy się odbywały tańce letnie, taka niby dyskoteka, ale z bardzo przyjemną muzyką z lat 60., 70. I Piotr z jakąś szklaneczką whisky siadaliśmy na fontannie na dziedzińcu pałacu pod Baranami i ja wtedy taki nagrzany tą wiedzą świeżą, tymi książkami, tym wszystkim, taki quiz robiłem Piotrowi, a kto to napisał, a z czego to jest, a kiedy to powstało, a coś tam. I on wszystko wiedział, to była niesamowita postać. A on w tej mgle tych papierosów, tych swoich jakichś, zdawałoby się zupełnie oderwanych od rzeczywistości, abstrakcyjnych rozmów, cały czas bazował na bardzo solidnej wiedzy i na po prostu na erudycji, której nabył dzięki studiom, oczywiście też, ale dzięki własnemu niesłychanemu zupełnie instynktowi do czytania tego, co jest człowiekowi do życia potrzebne. Najgorsze jest to, że o Piotrze się właściwie nie da opowiedzieć zgrabnie w trzech zdaniach, stworzyć jakiegoś przyjemnego portretu czarującego pana, który w magiczny sposób organizował życie innym ludziom. Ja bym tu wszystkich odesłał do świetnie napisanej książki pani Joanny Olczak-Ronikier pod tytułem Piotr, która spróbowała ten fenomen jego osobowości opisać na podstawie też losów jego rodziny i tego, w jakich czasach wyrósł, co go ukształtowało i jak w ogóle ta postać się rodziła. Postać Piotra Skrzyneckiego, tego, jak to się tak banalnie mówiło, tego cygana, prawda, ostatniego przedstawiciela bohemy. Dlatego mówię o książce pani Joanny Olczak-Ronikier, że ja sam z niej dowiedziałem się wielu rzeczy, o których nie miałem pojęcia, ale wydaje mi się, że najważniejszą cechą Piotra, o której powinniśmy pamiętać, była chęć ucieczki od tak zwanej rzeczywistości. To znaczy Piotr nie chciał mieć, jak to mówił, nigdy żadnych poglądów, nie chciał mieć niczego na własność, nie chciał być związany z niczym w sposób formalny, tak jakby realizował utopię Piotrusia Pana, do której to postać zresztą często i słusznie, choć dość banalnie bywał porównywany. Czyli ta Nibylandia stworzona przez niego, a więc ta piwnica, miała być azylem, który go oddzielał od rzeczywistości, a tę nierzeczywistość budował z energii i talentów także innych ludzi, którzy byli mu potrzebni, których w jakiś sposób inspirował, których umiał albo odpowiednio spotkać ze sobą, albo skłócić, w zależności od tego, co było potrzebne, po to, żeby powstawały te jego święte soboty kabaretowe i ludzie, którzy myślą, że siedział przy stoliku w kawiarni i palił papierosy i pił kolorowe alkohole. Nie, on ciężko pracował przez 5 dni w tygodniu po to, żeby w sobotę stało się coś dobrego albo coś niedobrego, ale w każdym razie, żeby się coś stało, żeby coś powstawało, żeby coś było i żeby można było co sobotę ten rytuał odbyć. I myślę, że takim go zapamiętam. Oczywiście nie chcę opowiadać o tym, jak bardzo go brakuje, bo to jest oczywiste. I tu muszę powiedzieć, że będę przez chwilę sentymentalny i proszę mi to wybaczyć. Najbardziej zapamiętałem taki wieczór. Moja mama, pan Piotr i ja. Ja mam lat, no, obawiam się, że nie mam lat 19. Chyba to jest zima jakaś taka przed maturą. No i idziemy do Spatifu. Spatif to, jak już mówię młodszym słuchaczom, to jest takie, było takie miejsce, gdzie ludzie mogli normalnie porozmawiać. Ludzie teatru, czy no, szerzej mówiąc, artyści mogli porozmawiać niekoniecznie przy użyciu Facebooka i też w związku z tym mogli robić tam rzeczy, których się nie da robić przez Facebook. No i tak siedzieliśmy, rozmawialiśmy, jedliśmy jakąś kolacyjkę, bo to było po jakiejś próbie czy po czymś. No i cały czas Piotrowi do stolika przynoszono w małych kieliszkach wódkę, no bo mnóstwo ludzi na sali go lubiło i co chwilę ktoś uważał, że jest zobowiązany zasilić pana Piotra, no i podsyłał przez kelnera kolejne kieliszki. I pan Piotr jakoś tak rozdystrybuował te kieliszki, że moja mama odmawiała oczywiście, no i jakoś tak wyszło, że to ja byłem partnerem jedynym do tego czegoś, no i to się skończyło późną nocą zjeżdżaniem do Fosy Barbakanu. Była wtedy śnieżna, bardzo wspaniała zima i ta moja biedna, przerażona, a jednocześnie rozbawiona mama i ja z jakimś takim satyrem po pas w śniegu pod Barbakanem. Przepraszam Państwa bardzo, ale to jest moje najbardziej osobiste wspomnienie z czasów mojej znajomości, czułej i serdecznej z panem Piotrem.